Witam serdecznie, Waldek kanał Fotomix. Zapraszam na kolejny odcinek dotyczący edycji zdjęć. Dzisiaj pokażę wam jak w Lightroomie zrobić kolorystykę cappuccino. Zapraszam. Dostaję od Was wiele wiadomości właśnie dotyczących, jak zmienić swoje zdjęcie lub udostępnić preset, który będzie tworzył efekt kolorystyki, właśnie takiej kawowej, cappuccino, lekki brąz. Dlatego postanowiłem zrobić Wam tutorial, w którym będziecie mogli skorzystać z niego i sami sobie stworzyć preset na tej podstawie, czy będzie to. Cappuccino delikatne czy mocniejsze, to już względem tego, co tutaj pokażę, jako podstawa, zrobicie sobie później z efektem słabszym lub mocniejszym. Dlatego nie kupujcie presetów, które są właśnie w takim odcieniu. Bo właściwie po co, jeżeli można wejść na mój kanał, obejrzeć film i stworzyć swój własny preset darmowy i pod. Zrobiony właściwie pod wasze zdjęcia, bo jak wiemy, preset jest robiony pod zdjęcia tego kogoś, który tworzy preset, a już nie zawsze taka sama kolorystyka właściwie nigdy taka kolorystyka wam nie wyjdzie, jak wyszła tej osobie, która stworzyła ten aktualnie preset. Dlatego zachęcam do obejrzenia tego filmu i stworzenia swojego własnego presetu. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz to zachęcam również do subskrypcji. Nie tylko jest tutaj Lightroom, w głównej mierze też jest Photoshop, nieraz też i After Effect, Premiere Pro, dlatego fotografia wszystko znajdziecie na moim kanale. Zapraszam zatem do subskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich tutaj produkcjach. Nie przedłużając zatem, bo będzie to bardzo krótkie szkolenie. Skakujemy do Lightrooma, oczywiście jeszcze przed wskoczeniem do Lightrooma, bo zapomniałem powiedzieć, możecie to robić z poziomu wtyczki Camera raw w samym Photoshopie, jak również w lightroomie mobilnym jest to bez znaczenia. Opcje są takie same, tylko troszeczkę gdzie indziej poustawiane, ale wszystko się nazywa tak samo. Nomenklatura jest ta sama, także ktoś kto pracuje na dowolnym lightroomie, będzie to mógł zrobić właśnie na swoim urządzeniu, bo tu nie chodzi tylko o komputer. Wskakujemy i już pokazuję, jak zrobić efekt cappuccino. Jeśli podobają ci się moje filmy wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak widzicie mam takie przygotowane zdjęcie i zaczniemy od podstawowych rzeczy czyli sekcja Basic i tutaj delikatnie Podniosę, właściwie nie delikatnie, a mocno podniosę kontrast do około 50 światła, natomiast na minus 100 zrobimy zdjęcie dosyć mocno kontrastowe, żeby właśnie tutaj te elementy tej kolorystyki były bardziej widoczne. Cienie delikatnie na plus 10, biele na plus 40 i cienie. Właściwie czernie na minus 40. I jak widzicie, już mamy bardzo mocno kontrastowe zdjęcie. Jeszcze nie czepialiśmy się kolorów, dlatego troszeczkę jest brzydsze niż powinno. I teraz przejdę do krzywej. Tutaj zamknę na razie BASIC, żeby nie przeszkadzało. I będąc na głównej tej krzywej, czyli tym szarym kółku, nie wybieramy kolorów tworzę takie ugięcie, które spowoduje, że zdjęcie będzie troszeczkę ciemniejsze i jednocześnie trochę bardziej kontrastowe. O, bardziej uwidocznione będą półcienie. Możemy na razie zostawić, czyli na razie to zwinę i jeszcze raz przejdę do sekcji Basic i tutaj już zaczniemy. Troszeczkę zabawy, ponieważ temperaturę damy na około plus 6. O, i już widzicie, już się zmieniło, już mamy te barwy cieplejsze. Tinte natomiast na minus 10. Teraz przejdziemy na sam dół do Vibrance i tutaj poszalejemy. Damy na 60 na plusie. Natomiast saturację, 20 na minusie. I już zobaczcie, mamy takie lekko zarzucone, ale już jesteśmy blisko naszego efektu. Z tego zamykamy sekcję Basic i przechodzimy do Color Mixer, czyli Hue Saturation Light. W innych Lightroomach będzie to prawdopodobnie właśnie Color Mixer. Jeśli tu jesteśmy, wciskamy kolor, bo jak widzicie, możemy albo na HSL, czyli Hue Saturation Light, i mieć oddzielnie te wszystkie opcje ustawiane lub kolor, wtedy pokazuje nam się paleta kolorów, gdzie możemy tylko i wyłącznie suwakami dostosowywać dany kolor. Nie musimy już latać po tych sekcjach. Chcemy zrobić coś na czerwonym i robimy Hue Saturation Luminance, czyli to, co tutaj mieliśmy. W tych trzech sekcjach teraz mamy jeden kolor i trzy słowaki. I kolor czerwony zajmujemy się od początku. Dajemy mu hue na 26 i saturację na minus 20. Przechodzimy do orange i tutaj minus 16. Hue, saturacja minus 10 i. Luminance plus 10. Yellow, czyli zajmujemy się żółtym. I tutaj Hue na minus 80. Szalejemy. I patrzcie, co już to zrobiło. Mamy naszą kawę cappuccino, czyli jaśniutki brązik już zaczyna być widoczny. Saturacja minus 60. I voilà! Jeszcze dorzucimy zielonego. I tutaj Hue na minus 50. To w zależności już dla Was, jeżeli byście mieli inną kolorystykę zdjęć. I minus 30 Saturacji. Idziemy do akwy Tutaj Hue pozostawiamy na 0. Saturacja na minus 50. I Luminance na minus 20. Następnie. Niebieski, niebieski robimy tak samo jak Aqua, czyli Hue 0, saturacja minus 50 i Luminance jest na minus 20, i to już by było, jeżeli chodzi o kolorki, wszystko. Jak widzicie, wprowadziło no, to dosyć duże zmiany, jeżeli samy, samą warstwę Hue Saturation włączymy i wyłączymy, to już pięknie mamy wszystko załatwione. Teraz jeszcze raz przejdziemy do sekcji Basic, jeżeli chodzi o naszego Lightroom'a Classic'a i tutaj Clarity zwiększymy do 20 teraz, żeby troszeczkę to wyostrzyć i Dehaze damy na 10. Delikatnie podnieśliśmy te wszystkie wartości, żeby ten nasz obraz był troszeczkę lepszy. Zamkniemy teraz te Sekcję i przejdziemy do color gradingu. Tutaj zajmiemy się tylko światłami, czyli klikamy, jak mamy highlight, nasze, nasze kółko. I tutaj hue dajemy na 63, saturację na 12. A może jeszcze w cieniach zrobimy troszeczkę. Tutaj jeszcze balans, balans, balans damy na plus 30 i przejdziemy jeszcze do cieni. Zostawiamy tylko średnie tony, bo właściwie one nas zbytnio nie interesują, i cienie damy Hue na 10 i saturację na 5. Balans pozostawiamy na ten plus 30. Właściwie można powiedzieć, że mamy skończony cały efekt. Teraz, jeżeli wejdziemy do presetów, damy plusik i Create Preset, mamy od razu zaznaczone elementy, które edytowaliśmy. Jeżeli edytowaliśmy jakieś inne, które nie są tutaj zafajkowane na niebiesko, to po prostu je zafajkujemy. Wpisujemy nazwę, dajmy na to i robimy create. I mamy już nasz preset gotowy. I teraz, jak przejdziemy do innego zdjęcia, na przykład o takie specjalnie z kawą i zrobimy kawa, to proszę bardzo, mamy pięknie stworzone kolory, właśnie kawowe. Jak sami widzicie w bardzo prosty sposób można stworzyć swój własny preset i wykorzystywać go w dalszych zdjęciach. Preset, który w tej chwili jest jednym z najmodniejszych, ponieważ wszystkie praktycznie zdjęcia ślubne są wykorzystywane właśnie w kolorystyce takiej kawy, właśnie kawy z mlekiem, cappuccino. Dlatego wychodząc naprzeciw macie to za darmoche zrobione. Wystarczy teraz te suwaczki, które pokazałem wam, doedytować pod, pod swoje zdjęcia, bo jednak różne oświetlenie, różnej, różny balans bieli, różna kolorystyka, to wszystko wpływa na sam efekt końcowy. Ale jeżeli dostosujecie wszystkie suwaki pod siebie, wiedząc, które suwaki ruszać, to zrobicie sobie perfekcyjny preset właśnie dla Was nie kupiony, który trzeba później kombinować, żeby, żeby wyszedł tak jak chcecie. Tutaj macie spersonalizowany, tylko wasz i tylko pod was. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do oczywiście przejrzenia moich wcześniejszych filmów, jak i również zapraszam na następny tydzień, na następny poradnik dotyczący edycji zdjęć. Cześć!